Dzisiaj chwalę się zdobyczami z licytacji. Posłuchajcie dalej, bo będzie z kolekcji Torbo Chustoholicz. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i jestem Torbo Chustoholiczką. To już wiecie, jeśli oglądacie mój kanał, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to wiecie, że to jest moje ogromne, ogromne, ogromne zboczenie. I jeśli tylko mogę, to chwalę się moimi nowymi zdobyczami. Dzisiaj będę się chwaliła tą torebką, która ma dla mnie szczególne znaczenie, bo po pierwsze jest chustową, jest oczywiście torebką z chustowym elementem, jak widzicie na klapie mamy piękną symfonię klasyczną, ale jest też torebką, którą wygrałam, właściwie szycie tej torebki wygrałam na licytacjach charytatywnych dla Sylwii i jej dziewczynek i tą torebkę uszyła dla mnie Marta z Odszyte. Linki do tego, co Marta potrafi wyczarować z ekoskóry, chust i elementów właśnie dodatkowych, będziecie mieć poniżej. Natomiast ja powiem Wam parę słów na temat tej torebki, dlaczego ona ma dla mnie takie ogromne znaczenie. Po pierwsze, no to te licytacje dla Sylwii i jeszcze zrzutkę też będziecie mieć poniżej. Jeżeli chcecie parę złotych od siebie dołożyć, bardzo Was zapraszam. Po drugie, jak widzicie, no jest to torebka z dodatkiem chusty, która ma dla mnie ogromne znaczenie sentymentalne, ponieważ moja muzyczna dusza, jak tylko pojawiły się chusty, symfonia w Lenny Lamp, no zawyła do tej serii, do tej kolekcji. I jeśli tylko mogę mieć coś z symfonią, to ta klasyka będzie jednym z pierwszych w ogóle myśli, które się pojawiły, jeśli w ogóle myślałam właśnie o szyciu dla siebie nowej torebki. Co bardzo ważne, Marta, jak poprosiłam ją o uszycie tej torebki, dostała dodatkowo zadanie, żeby troszeczkę tą torebkę przerobić, ponieważ w jej wykrojach, w jej projektach ta torebka była ciut mniejsza. Natomiast ja... Znowu, jeśli śledzicie mnie choćby na Instagramie, wiecie, że uwielbiam planery B5 i one muszą się w moich torebkach mieścić, stąd praktycznie większość torebek, które szyję, szyję tak, żeby właśnie format B5 bez najmniejszego problemu do tej torby wchodził i mieścił się w środku i nie obciążał jej zbytnio i ładnie się po prostu torebka z tym ciężarem, jakby na to nie patrzeć, zachowywała. Parę słów teraz Wam powiem takich technicznych o tym konkretnym modelu, bo jeżeli będziecie chcieli zamówić go w Odszyte, to myślę, że te informacje Wam się przydadzą. Mamy tu oczywiście dużą kieszeń główną, w której mamy małą kieszonkę jedną, mamy drugą na tylnej ścianie zapinaną na zamek i co bardzo istotne, słuchajcie, cała torba zapina się na zamek od góry, czyli oprócz tego, że mamy klapę, mamy też torbę zapinaną na zamek, to jest bardzo ważne z dwóch względów. Raz, jest to kwestia bezpieczeństwa, a dwa, utrzymania formy tej torebki. To jest dodatkowe utrudnienie dla osoby szyjącej, natomiast uważam, że jest to po prostu bardzo, bardzo praktyczne. Dodatkowo mamy kieszenie na telefon. Proszę bardzo, mamy kieszeń na telefon na przedniej ścianie, więc jeżeli chcemy go mieć bardziej pod ręką, to jak najbardziej. Co więcej, do drugiej kieszeni mieści się czytnik. Powiem szczerze, że nie podawałam Marcie wymiarów tego czytnika, nawet nie pomyślałam, że ta kieszeń tu jest, bo szczerze mówiąc nie zwróciłam na nią uwagi zamawiając, natomiast urzekło mnie to, że właśnie i na telefon, i na czytnik znajdzie się tu specjalne miejsce, co jest dla mnie bardzo ważne, bo jak wiecie, ja odpoczywam właśnie czytając. Więc to są te dwie dodatkowe kieszenie, na które chciałam Wam zwrócić uwagę. No i tak jak mówię, mamy tą kieszonkę wewnętrzną również na zamek. To wiecie, dokumenty i te sprawy, ale dodatkowo mamy też z tyłu na zamek kieszonkę zewnętrzną. Więc naprawdę jest to bardzo pakowne,
Jest to bardzo pakowna torebka, bardzo układna. Nie powinien się w niej robić bałagan, aczkolwiek znając moje możliwości, to ja ją i tak pewnie wypcham na maksa. Dodatkowo dostałam też do niej bryloczek i naprawdę powiem Wam, że warto było wpłacić na zrzutkę takie pieniądze, żeby takie cudo dostać. Zerknijcie, czy nie chcecie sobie zrobić swojej takiej, bo myślę, że Marta też chciałaby, żeby takie cuda szły w świat właśnie z jej marką, z jej nazwiskiem. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia może w następnym podejściu do kolekcji Turbo Chustoholiczki.